Magda Żakowska, witam Państwa. Na pogodę w kraju wpływa układ niskiego ciśnienia, który w ciągu najbliższej doby przemieści się znad południowo-wschodniej nad północno-zachodnią część kraju. Do północy w całej Polsce, a od północy na północy i w centrum zaznaczy się niżowy front. Z południa popłynie ciepłe powietrze. Zarówno wieczorem, jak i w nocy w całym kraju zachmurzenie duże i całkowite. W dodatku opady deszczu lub mrzawki. Najtrudniejsze warunki będą w paśmie właśnie północnym na północnym wschodzie. Tu padać może deszcz ze śniegiem i śnieg. Na granicach północno-wschodnich w nocy przybędzie od 4 do 8 cm śniegu. Pruszyć może też w górach. Na krańcach północnych i zachodnich kraju utworzą się bardzo gęste mgła, zatem kierowcy uważajcie. Nad ranem na termometrach od 3 do 1 stopnia. Chłodniej będzie na Podlasiu, na Mazurach, na Warmii. Tam temperatura spadnie do zera, miejscami do minus 1 stopnia. Jeszcze niższa temperatura o poranku będzie w górach i na Przedgórzu, tam od minus 4 do minus 4 do minus 5, minus 6 stopni. Wiać będzie w najbliższych godzinach z północnego wschodu, chwilami dość silnie. W nocy prędkość wiatru zacznie słabnąć. Jutro trudne warunki nadal na północy. Tu zaznaczy się front. Padać będzie mrzawka, padać będzie deszcz. Na krańcach północno-wschodnich opady śniegu. Jeszcze jutro dopada od 2 do 3 cm śniegu. Natomiast w centrum, na południu, w ciągu dnia rozpogodzenia jest szansa tam na chwilę zesłabnąć. Na termometrach od 1 stopnia na Pomorzu do 6 w Rzeszowie. Jutro wiać będzie z kierunków zmiennych, umiarkowanie. Przejdźmy teraz do regionu. Tu również najbliższe godziny zapowiadają się jako bardzo pochmurne. W nocy opady deszczu i mrzawki, a w paśmie od Tucholi po Brodnicę padać może śnieg i deszcz ze śniegiem. Na północy też najniższa temperatura, 1 stopień, cieplej w centrum, na południu około 3. Wiatr w nocy zmieni kierunek na wschodni, wiać będzie umiarkowanie. Jutro, no niestety, jeszcze dużo chmur i opady deszczu lub mrzawki. Na krańcach północno-wschodnich mogą wystąpić przed południem opady deszczu ze śniegiem. Późnym popołudniem lub wieczorem jest szansa na zanik opadów i na pierwsze rozpogodzenia. Ciepło jutro od 2 stopni w Tucholi do 4 we Włocławku, ale kierowcy uważajcie, nad ranem będą jeszcze gęste mgły i te mgły mogą utrzymywać się do godzin przedpołudniowych. Na barometrach teraz wahania ciśnienia, jutro będą 1003 hektopaskale. No i wygląda na to, że taka zimowa plucha ma utrzymywać się do czwartku włącznie. Pod koniec tygodnia zaobserwujemy szybki spadek temperatury. No i w przyszłym tygodniu poczujemy już mroźny oddech zimy. Do zobaczenia.